Witam serdecznie, Grosik z tej strony, 13.30. Nie planowałem dzisiaj jechać na wykopki, ale tak wyszło, że jest piękna pogoda. Ja po nocce, oczywiście weselnej, jak co tydzień, to trochę zmęczony jestem, ale jednak dałem radę się pozbierać jakoś i będę coś dzisiaj kopał. Jestem na tym samym polu z klątwą PRL-u, ale tutaj z prawej strony jest już posiane, a ja tą lewą stronę będę robił. Pierwszy sygnał i wyszło coś takiego. I zemsty PRL-u ciąg dalszy, 10 groszy teraz wyszło. W dalszym ciągu jestem na wysokości tych dwóch słupów, więc na tej części działki dalej te monety nieszczęsne wychodzą, ale może się w końcu skończy. Niestety klątwa ciąży nadal nade mną, 20 groszy z PRL. Znalazłem taki oto zielony krążek, posiada on jakiś otwór, nawet chyba dwa. Nie wiem, co to było, czy to moneta, czy guzik. Niestety nic nie widać na tym krążku. Mam kolejną monetę. Tak mi się wydaje, że to będzie sreberko, 10 groszy, 1840 rok. Orła dwugłowego widać, ale stan tej monety jest bardzo słaby. Może po umyciu będzie wyglądać troszkę lepiej, ale wątpię. Ale już jest ciekawie. Mam kolejną monetkę wykopana na głębokości 20-30 cm. Ciekawy jestem, co to jest. Aj, niestety tylko kopieczka. Tak, jedna kopiejka, rok 1899, ale stan dosyć ładna. A tymczasem znalazłem coś takiego. Nie mam pojęcia, od czego to jest. Materiał chyba mosiądz. Jest kolejna monetka. I to będzie poratyneczka. Tak jest, boratynka. A tymczasem mam taką malutką klamerkę. Mam kolejne 10 groszy z PRL-u. Jak zwykle PRL-e wychodzą między dwoma słupami. I znalazłem coś okrągłego. Ciekawy jestem, co to będzie. To na pewno nie moneta. Nie, to była moneta. To było 20 zł i ktoś z tej monety, nie wiem, coś zrobił. Tak, widać 20 zł z PRL-u. Tak mi się wydaje. A ktoś z tej monetki zrobił podkładkę czy coś. No, tak czy tak, przedziurawił tą monetę. I mam pierwszą łuseczkę dzisiaj. Jest i druga łuseczka karabinowa, tym razem mozerek. I nawet jakieś bicia widać na niej. 11-14 SP. Takie oznaczenia są tej łuseczki. A w fajnym stanie, to zostawię ją sobie do kolekcji. Łuseczki też zbieram, ale takie ładne. A teraz znalazłem kawałeczek pierścienia wiodącego. A tymczasem znalazłem guziczek. Uszko jest. Nie za wiele widać na tym guziku. Możliwe, że to ludowe wojsko polskie z
zobaczymy, może po umyciu się uda coś więcej zobaczyć. Mam ciekawy sygnał. Nie za głęboko. O! Nawet nie trzeba kopać, patrzcie. Jest moneta, bardzo duża. Ciekawy jestem, co to będzie. Nie, to nie moneta, to medal był. To był medal. Tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy. Ciekawe, co to jest. Aj, nie kojarzę tego medalu. W sumie za dużo nie ma medali, to skąd mam wiedzieć? Na pamięć się ich nie uczę. No tu jest jakiś orzełek. No tak, ewidentnie to był medal. Ale co to za... No nie chcę mi się szurować tego. Po umyciu, na podsumowaniu wam pokażę, co za medalik. Ale super, nie spodziewałem się. Mam kolejną monetkę. Takie maleństwo. To będzie jedna druga kopiejki. Ale stan nie najgorszy. Możliwe, że rocznik będzie widoczny. Już teraz mógłbym powiedzieć, że to jest 1800 któryś rok. Jest kawałeczek takiej zniszczonej łuseczki karabinowej. I znów kawałeczek pierścienia wiodącego. No, militarka też dzisiaj troszeczkę wychodzi. Ale monetki i medalik są fajne. A tymczasem wyszedł kawałek harmoniki. Pogoda piękna jest, jak widzicie. Tylko chodzić. Od dłuższego czasu nie było jakichś ciekawszych sygnałów. Słoneczko, jak widzicie, już chowa się powoli za horyzontem. Jeszcze zrobię dwie długości pola niecałe i będę kończył na dzisiaj. Taki wypad niespodziewany, nieplanowany. Spontaniczny wyszedł, ale fantów kilka wyszło, więc jestem zadowolony. Dobra, macham dalej, może coś jeszcze wytuptam. Znalazłem kolejną monetę, dosyć spora, zieloniutka. $10 z PRL-u to będzie. Szkoda, że nie jakaś starsza. Rocznik chyba 59. Możliwe. Taka duża monetka. I mam kawałek łuseczki. Mam kolejny guziczek. Tymczasem harcerski, czyli możliwe, że tamten również był harcerski. A tymczasem znalazłem klucz jakiś. Powoli się ciemno zaczyna robić. Mam nadzieję, że przed zmierzchem skończę tą długość pola, bo zostało mi jakieś 300 metrów do auta.
A teraz wyszedł taki duży kawałek jakiejś blachy kolorowej. Jak widzicie, już prawie ciemno jest. A jakieś 20 metrów od samochodu mam ciekawy sygnał. Nawet nie jestem przygotowany na kopanie nocne. Czołówki nie brałem. Zobaczymy, co tutaj będzie. Wyszło. Damy radę po ciemku znaleźć to. Szukamy. Coś jest. No, tylko kawałek pierścienia wiodącego. Kończę na dzisiaj. Jak widzicie, już ciemno się zrobiło. Trochę wantów pokopałem, trochę się poruszałem w tą niedzielę. Zamiast leżeć na kanapie i odpoczywać, to pokopałem w terenie i jestem zadowolony. Dobra, zawijam się do domu. Jestem już w domu. To są śmieci z tego wypadu. Pole zostało posprzątane. Na tym polu został jeszcze jeden wypad, który zrobię chyba w niedzielę. A tymczasem zapraszam na podsumowanie. Witam na podsumowaniu. To są efekty mojego wypadu. Śmieci już widzieliście, a więc zaczynam podsumowanko. Jakieś kawałeczki i pierdoły kolorowe. Tutaj jakaś blaszka, jakaś rureczka z gwintem. Możliwe, że jakiś element od instalacji elektrycznej, kawałek zamka od drzwi, klucz, łuseczki karabinowe, kawałki pierścieni wiodących. Nie byłem na początku pewny, co to jest, ale tak mi się wydaje, że to element zapalnika po prostu rozwalony, porozginany. Raczej jestem tego pewny. Jakaś taka malutka klamerka. Monetki z PRL-u. Co tam dalej? Możliwe, że to była monetka, ale ktoś sobie zrobił z tego guzik. Dwa takie malutkie guziczki, jeden harcerski to na pewno, a okazuje się, że ten po umyciu pokazał się tak niewyraźnie tutaj orzełek i prawdopodobnie to jest orzełek z drugiej RP, ale stan bardzo, bardzo słaby. Jedziemy dalej. 1/4 kopiejki, rok 1899. Jedna kopiejka, również ten sam rok, 1899. 10 groszy, 1840, ale stan bardzo, bardzo słaby. Niestety. Ale co poradzić. Te monety zazwyczaj w bardzo słabych stanach wychodzą. I dalej, może od prawej, borteneczka, ale też stan bardzo słaby, jak widać. I na koniec ten medal. Okazało się po umyciu, chociaż jak widzicie, on nie jest wyszurowany do końca, tylko tak z grubsza umyty, że to jest medal zwycięstwa i wolności, 1945 rok. Link do opisu tego medalu wstawię pod filmem. I taki to był wypad. Niespodziewany, nieplanowany, ale troszeczkę fantów wyszło. Jeszcze na tym polu jeszcze jeden wypad będzie w najbliższy weekend. Zobaczymy, co uda mi się jeszcze pozbierać na tym polu. Tyle na dzisiaj. Mówił Grosik do Was. Cześć!